kochani, witam Was serdecznie w kolejnym moim filmiku i tym razem zapraszam Was na projekt Denko. Jest tego troszkę, ale będziemy się streszczać, bo to nagrywam już drugi raz i już mi się po prostu nie chce. Zacznę od szamponów i odżywek. Szampon i odżywka z firmy TG Bedhead. Uwielbiam te produkty, bardzo ładnie nawilżają, działają w ogóle na włosy i to jest akurat seria Resurrection, jak widzicie te czerwone. Od razu lecą do śmieci, ale pięknie pachną po nich włosy. I są cudownymi oczywiście produktami. Kolejne rzeczy do włosów to Garnier Ultimate Blends, też zestaw, odżywka plus szampon. Uwielbiam te produkty, w ogóle uwielbiam produkty z Garniera. Jak widzicie, zresztą w każdym moim domku jakieś produkty chyba z Garniera są. Po prostu kocham i ubóstwiam. Włosy po nich też tak samo pachną pięknie, rozczesują się. Po prostu cud, miód i orzeszki. Odżywka do włosów z Palmolive, coś nowego. Bo nie chciałam Was już zanudzać ciągle tym samym. I jest to odżywka do włosów koloryzowanych. I po prostu potrzebowałam odżywki, bo skończył mi się szampon, nie miałam, znaczy skończyła mi się odżywka, nie miałam odżywki, miałam szampon. Takie ceregiele, że wiecie, musiałam kupić po prostu coś na szybko. Nie jest to jakoś mega fajne, ale jako odżywka, taka po prostu odżywka do włosów, której potrzebujecie, to daje radę, rozczesuje włosy, nie pachnie jakoś super i nie utrzymuje się na włosach ten zapach, no ale wiecie, daje radę. Kolejna rzecz do włosów to ciągle przed chwilą nagrywałam i wiedziałam, lakier do włosów. I nie używam jakoś często lakieru do włosów, ale jak wiecie, czasami trzeba mieć lakier do włosów w swojej kosmetyczce. Ten akurat lubię, to jest numer 5, czyli Ultra Strong. Jest jeszcze 6 z Nivei. Świetny lakier, fajnie utrwala włosy. Robi trochę kask, ale jest ok. Kolejną rzeczą do włosów, może pokażę Wam farbę, której zawsze używam, której zawsze pokazuję. No ale tak, wiecie, żeby już trwać w tym, to pokażę Wam farbę z L'Oreala. Ja używam kolorze 5, to jest Excellent Clean. Uwielbiam tą farbę, bo ona ma od razu, wiecie, możliwość wymieszania w tej tubce, także jest fajna. Maska do włosów, której jeszcze mam tutaj na 2 lub 3 użycia, ale postanowiłam już pokazać. To jest Garnier Fructis Papaya Hair Food. To są nowości w ogóle z Garniera, chyba jakoś takie najbardziej nowe nowości do włosów i 98% naturalne. Więcej gadałam o tym w ulubieńcach. Dobra, to są chyba w ogóle wszystkie rzeczy do włosów. No i teraz przejdźmy do ciała, czyli żel pod prysznic z Dove. To jak wiecie, uwielbiam w ogóle firmę Dove, jeżeli chodzi o żel pod prysznic, ale mam też coś innego, czyli mam Palmolive i to jest kokosowy taki krem pod prysznic zarąbisty. Zarąbiście pachniał mało, trzeba było go używać, żeby się dobrze pienił. Naprawdę lepszy chyba niż Dove. No i tańszy. Także to jeżeli chcecie jakiś zamiennik Dove. I w ogóle taka nowość u mnie, nowość na, wiecie, w żelach pod prysznic. I to jest żel pod prysznic z Soap and Glory, Sugar Crush. I on niesamowicie fajnie pachnie, tak cytrynowo, orzeźwiająco. Teraz na takie okresy właśnie letnie, po prostu wiecie, jak ktoś się mył, znaczy ja czy tam ktoś inny w łazience mył się właśnie tym żelem pod prysznic, to czuć było na całym pokoju po prostu, że używał właśnie tego żelu, bo tak mega mocno pachniał cytrynowo. Przepraszam za szeleszczenie, ale muszę to gdzieś wyrzucać. Dobra. Do ciała mam jeszcze zarąbisty krem z Evre, to jest balsam. To jest w ogóle balsam ratunek dla ciała, natychmiastowa ulga dla mocno przestrzeżonej popękanej skóry. Ja mam mega problemy z suchą skórą na łydkach, która się łuszczy, która czasami, wiecie, nieestetycznie wygląda. W ogóle po zimie czy tam po golaniu od razu stóp, nóg. Po prostu potrzebuję. Także używam tego. Mam jeszcze inne balsamy, ale te z Evre naprawdę mega, mega dobrze się wchłaniają. Nie lepią się, wiecie, długo nie trzymają się na ciele, więc się szybko wchłaniają. No ja je lubię po prostu. No i też polecam, no nie są też drogimi balsamami, więc są fajne. Mam też 3 laktacyty, od razu się ich stąd pozbędę. Jak wiecie, uwielbiam te laktacyty i
No nic innego nie będę używała. Co my tu mamy? Mydło do rąk z Palmolive i mamy też mydło do rąk z Dove. Zdecydowanie bardziej wolę mydło do rąk z Dove niż z Palmolive. Te kupiłam od z braku laku, po prostu nie miałam, nie było Dove, to wziąłam Palmolive, ale Dove 100% bardziej lubię niż Palmolive. Mam do ciała jeszcze zużyte rzeczy z Rituals i to scrub i to jest też to samo co masło do ciała. Masłem wysmarowałam się teraz i to ma takie drobinki i no świetnie, tak cytrusowo pachną. Kiedyś były w moich ulubieńcach, chyba listopada czy no nie wiem, tamtym roku w każdym razie, no i teraz już je zużyłam, to z limitowanej edycji, ale są świetne. Muszę w ogóle sobie coś innego jeszcze kupić z Rituals, ale ten scrub właśnie ma olejek, więc no, bo tu macie takie małe mini spa u siebie w łazience. Garnier, płyn micelarny, to jak wiecie, uwielbiam, nie uwielbiam tylko tego, ale ten różowy też. Zużywam, wiecie, zużywam różnie, raz ten różowy, raz ten zielony, raz coś z miksy i takie różne, różniaste. Zmywasz do paznokci z Isany, to wiecie, uwielbiam ten zmywać, no. Próbowałam różne, nawet z Biedronki, jakieś inne różne marki z Rossmana, ale ten z Isany zielony jest najlepszy. Ja nie zawsze maluję paznokcie, teraz mam pomalowane, ale mam takie fazy na malowanie paznokci, że raz maluję, potem długi czas nie maluję i potem no maluję i wtedy właśnie schodzą takie zmywacze do paznokci. No i kolejna rzecz to Rexona i to jest antyperspirant w sztywcie. Używam go zimą i powiem, że na lato on nie jest, on zostawia biały osad pod pachami, więc jeszcze zimą można go używać i jest spoko, ale latem nie chciałabym pokazywać pach z takimi białymi śladami. Żel do mycia ciała z Effaclar, no i tutaj dajcie mi znać, czy on w ogóle jeszcze jest, czy on jest wycofany, bo ja szukałam na stronie, ale nie mogę znaleźć takiej wielkiej tuby, to jest 50 ml. I on niesamowicie długo starcza, bo na pewno używałam go dobrych paręnaście tygodni. No i był niesamowity. Tu mam kolejną rzecz i to jest krem do twarzy z Lumen. To jest Ultra Sensitive Posturizing and Calming Day Cream. I to jest krem nawilżający, łagodzący, który łagodzi zaczerwienienie, uczucie pieczenia. Formuła kremu chroni przed środowiskowymi czynnikami drażniącymi i przed czasem starzeniem się na skórka. Nawilża, wygładza i wspiera naturalne mechanizmy obronne skóry. Świetny krem, taki leciutki, na co dzień pod makijaż się sprawdzał. No i po prostu na co dzień krem świetny. Po prostu jak chcecie, to możecie sobie go właśnie zafundować. Też chyba nie jest jakoś super drogi. Mam dwa kremy do rąk. Zamiennik L'Occitane, bo tu mam drogi krem L'Occitane z masłem Shea i tu cień, zamiennik wizualny i zamiennik też właśnie tego, co jest w środku, bo to są po prostu dwa takie same kremy, tylko ten jest mniej skoncentrowany, ten jest bardziej. No i ten jest o trochę innym zapachu, akurat tutaj wziąłam, ale jeżeli nie zwracacie uwagi na to, czy to usmarujecie się L'Occitane czy nie, to bardziej polecam cień, bo nie dość, że jest dużo, dużo, dużo tańszy, to no wie, że ręce może minimalnie słabiej niż ten z L'Occitane, ale naprawdę możecie tych kupić 20 chyba za jeden ten, także no, dajcie moją opinię. Dobra, kolejne rzeczy to krem serum ze Estée Lauder i krem pod oczy ze Estée Lauder. Obydwie te rzeczy naprawdę bardzo lubię i naprawdę bardzo polecam, były też w moich ulubieńcach i jak wiecie, no jak są w ulubieńcach, które nie pojawiają się, ulubieńcy nie pojawiają się u mnie co miesiąc, a co jakiś czas, to że oni się pojawili, to znaczy, że to jest to. Krem pod oczy mam kolejny z Evre i to jest upiększający krem pod oczy i on ma drobinki rozświetlające, które niekoniecznie są no dobre, bo sam krem jako krem jest ok, jeżeli nie macie jakichś tam problemów z okolicą pod oczami, ale te drobinki rozświetlające niestety czasami są niefajne, bo jeżeli nałożymy po prostu za dużo tego kremu, albo nawet mało, to i tak je widać, bo tutaj przy łączeniach, wiecie, jak kończymy gdzieś nasmarowywać sobie oczy, znaczy okolice pod oczami, to niestety te drobinki widać tam pod światło. Dwa mam też
dwie pasty do zębów z Oral-B i Colgate, tu akurat wybielające. Ja przeważnie biorę wybielające, ale to wiecie, no pasta do zębów jak pasta do zębów, nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Waciki z cienia, jak wiecie, jestem fanką, one są ładnie łączone, zszyte na końcach, także bomba. Podet kolaż, ja tu chyba już powinnam dostać jakieś płacenie za to, że reklamuję ciągle Bodet Collage, ale uwielbiam tą odżywkę, to jest jedyna odżywka, która tak takie coś zrobiła na moich rzęsach, że no wszyscy pytają, ja chodzę w Polsce na henny czasami i pytali mnie, co zrobiłam z rzęsami, bo są tak długie, potem ja wymalowane i się mnie pyta sąsiad, czym sztuczne rzęsy, bo tak wyglądają i on nie może uwierzyć, że ja zrobiłam sobie sztuczne rzęsy, bo jak mogłam to zrobić? Ja mówię, nie, no nie zrobiłam, to jest tylko wymalowane tuszem do rzęs, no i jak to już facet widzi, że te rzęsy są jakieś długie, niebotycznie, nienaturalnie nawet długie, to musicie to mieć. Po prostu za tą cenę 150 zł, ja naprawdę polecam, nie zamierzam zmieniać tego serum do rzęs na żadne inne, póki co, póki nie wycofają i błagam, nie wycofujcie, bo to jest dla mnie najlepsze serum do rzęs, jakie istnieje na rynku. Dobra, co mi zostało? Tutaj parę rzeczy z kolorówki i tuż do rzęs mój ulubiony z Maybelline i to jest Maybelline Lash Sensational. Uwielbiam go, bardzo ładnie rozczesuje rzęsy, pogrubia, podkreśla, podkręca, w ogóle wszystko robi wow. Jest mega czarny, nie osypuje się, jest picuś, glancuś, elegancuś. Korektor z Catrice, ten High Coverage, coś tam, nie, Liquid Camouflage High Coverage Concealer. Też go lubię i zużyłam już chyba trzecie czy jakieś tam opakowanie tego korektora, co świadczy właśnie o tym, że go bardzo lubię. I tu jest jeden taki hejt bardzo, to jest Instant Anti-Age Effect. To jest akurat po niemiecku, taka białe opakowanie, u nas jest czerwone, aczkolwiek to kiedyś kupiłam gdzieś na jakiejś stronie internetowej, już nie mam pojęcia jakiej. To jest najgorszy korektor pod oczy, jaki kiedykolwiek miałam, nawet na doskonałości się nie nadają, w kolorze 020 Nude. Najgorszy kolor i najbrzydszy, jaki kiedykolwiek w życiu miałam, także jeżeli gdzieś go znajdziecie jeszcze, to go nie kupujcie, bo jest straszny. Lepiej się przejść do nas do drogerii i nie żałować pieniędzy na tamten normalny. No i dobra, to byłoby tyle. Ja dziękuję oczywiście za uwagę. Jeżeli macie jakieś postrzeżenia a propos tego Denka, to piszcie mi na dole, jeżeli mieliście coś z tych rzeczy i też jest waszym ulubieńcem, może jakieś nie mieliście czegoś i chcecie to spróbować, to oczywiście wszystko możecie mi pisać na komentarzach, będę bardzo zadowolona, na pewno będziemy mogli o czymś może porozmawiać i oczywiście lajkujcie, jeżeli wam się podobało, subskrybujcie, jeżeli chcecie, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmikach, pa!